Cześć, dzisiaj zapraszam Was na moją poranną rutynę, ale taką w dzień wolny, kiedy nie muszę iść do pracy i mogę pozwolić sobie na ciut dłuższe poleniuchowanie w łóżku. Kiedy już wstanę, to najpierw idę do łazienki, umyć twarz, zęby, a następnie wracam, ścielę łóżko, wyciągam sobie jakieś wygodne ubrania, zazwyczaj są to po prostu dresy, więc się przebieram, zakładam biżuterię. I przechodzę do nakładania pielęgnacji. Tutaj rozpoczynam ją od nałożenia witaminy C, następnie filtr przeciwsłoneczny, a później krem nawilżający. Jeżeli chodzi o kolejność, to zawsze zaczynam od witaminy C, natomiast jeżeli chodzi o filtr i krem, to może być to po prostu nakładane na odwrót. Ale u mnie najczęściej wygląda to właśnie w ten sposób. Witam Was w mojej porannej rutynie. Właśnie nakładam podkład Healthy Mix. Ja mam w numerku 51 Light Vanilla. I wcześniej na szybko zrobiłam pielęgnację. Użyłam korektorów i pierwszy z nich to był właśnie z Maybelline, ten z gąbeczką. A później użyłam Healthy Mix korektor w odcieniu 51, tak jak podkład. Ja kupiłam go sobie z myślą, że będzie fajny pod oczy, ale niestety on jest za ciemny, bo wzięłam dokładnie ten sam kolor co podkład, także no niestety. Przy okazji tego filmu pokażę Wam taki mój makijaż dzienny, który wykonuję każdego dnia i w sumie niezależnie czy mam dzień wolny, czy pracuję, ja zawsze makijaż robię, bo wtedy jakoś tak lepiej się czuję i jestem bardziej produktywna, a jak go sobie nie nałożę, to jestem taka rozlazła i w dniu wolnym nie jestem w stanie za wiele zrobić. Nie wiem, co w tym jest, ale coś w tym jest, więc makijaż musi być. I popatrzcie, jak pięknie wygląda ten podkład. Czyli mamy takie krycie naprawdę średnie, bym powiedziała. Ale jakbym chciała zakryć na przykład, nie wiem, tutaj jakieś przebarwienie czy tu, wystarczy dołożyć tak naprawdę cienką warstewkę i byłoby zakryte. A ja na co dzień lubię właśnie taki efekt drugiej skóry, bym powiedziała, bo tak to właśnie wygląda. Nie no, ja jestem zakochana. Teraz puder z Glam Shop. Muszę tutaj sobie przejechać gąbeczką, bo mi zawsze coś wejdzie w załamanie. Biorę taki puchaty pędzelek i pudruję powieki, a resztę twarzy takim dużym pędzelkiem. Kolejny krok to bronzer. Ja mam z Lovely Milky Chocolate. Po prostu wykańczam wszystko, co mam. Ale dzięki temu też odkrywam w sumie fajne kosmetyki, bo bardzo mi on spasował, mimo że kiedyś go kupiłam i nie umiałam go nakładać. Widocznie miałam też zły pędzelek, bo robił mi plamy, a teraz naprawdę jestem zadowolona z efektu, jaki nim osiągam. Teraz róż. Ja mam z Clinique, taki ładny z delikatnym brokatem. Rozświetlacz i tutaj używam sobie właśnie ostatnio tego cienia foliowego z Paese, bo podoba mi się ten efekt. Brwi. Najpierw wyczesuję sobie tym mydełkiem, ale robię różnie. Czasem najpierw maluję, później przyczesuję. Akurat teraz mam ochotę najpierw sobie je ułożyć i wypełniam maskarą do brwi od Eveline. Ja mam kolorek 05 Taupe.
znów przeczesuję. Mrew zrobiona i nie zrobiona. Tuż do rzęsy Eveline seria Variet, ale najpierw podkręcam je zalotką. Ostatni krok to usta. Ulubiona pomadka z Neonite, powiększająca numerek 21. I tak wygląda mój codzienny makijaż. Następnie wybieram się do kuchni. Pierwsze co robię, to włączam radio, żeby coś mi tam grało w tle. Włączam wodę na herbatę i zaczynam moje śniadanie. Najczęściej jest to owsianka, ale jakby nie każdego dnia. Na początku miałam robić taką moją standardową, czyli z kawałkami czekolady i bananem, ale później sobie przypomniałam, że jest fajny przepis w Thermomixie, który chciałam sobie kiedyś zrobić, a jeszcze nie miałam okazji próbować. I stwierdziłam, że to jest ten dzień, kiedy właśnie taką owsiankę wykonam. Dokładnie jest to kakaowa owsianka z nasionami chia. Dołożyłam banana, pestki słonecznika. W międzyczasie też nastawiłam Thermomixa do mycia i poszłam jeść. Muszę przyznać, że jest to najlepsza owsianka, jaką jadłam. Smakuje jak budyń czekoladowy. Bardzo Wam polecam. Następnie wróciłam do kuchni, przepłukałam misę, no i zabrałam się za nagrywanie filmu, a także robienie zdjęć na Instagram. Bo u mnie dzień wolny to nie jest taki typowy dzień wolny, zawsze jest on przeznaczony na nagrywanie i na zrobienie jakichś fotek, także nie ma pracy zawodowej, ale jest ta praca internetowa, więc kiedyś trzeba też to ogarnąć, a następnie przechodzę do montowania odcinka, który nagrałam. I właśnie w takim dniu też staram się po zrobieniu tych wszystkich rzeczy zamknąć poranek spacerkiem. Później wracam, jest pora obiadowa i dzień toczy się dalej. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!